tak jak w zeszłym roku przy okazji Battlefielda Trójki, bardzo czekałem na opinię na temat tego, co zrobił Wojtek Paszkowski, tak w tej chwili bardzo czekam na opinię waszą i nie tylko, co do tego, jak sobie poradził Piotrek Bajtnik. Z Piotrkiem pracowałem po raz pierwszy i nadal nie mogę wyjść z podziwu. Moja postać w Medal of Honor to bohater o pseudonimie właściwie Mother, jeden z żołnierzy walczących tam na froncie, no i przeżywa różne wzloty i upadki. To już nie mnie oceniać, czy to jest dobre, czy świetne, czy może tylko poprawne. No nie wiem, zobaczymy. Dusty? No to chyba jest niezły gość, bo to facet, który pracuje poza linią frontu, siedzi gdzieś zamknięty sobie, tak sobie to wyobrażam, przy komputerach, podglądach i przy mikrofonie i dyryguje akcją. Najciekawsze w tym, wydaje mi się, taka myśl przychodzi, co on wtedy robi, kiedy to mówi, kiedy go nikt nie widzi, kiedy go nikt nie podgląda, czy popija Coca-Colę, czy pali papierosy, popija whisky, zajmuje się czymś kompletnie innym, drapie się po dupie, nie wiem, co tam robi. Powiem szczerze, że niewiele wiem o tej postaci, poza tym, że nazywa się Voodoo. I że, jak zrozumiałem ze spotkań tutaj w studiu nagraniowym, jest jednym z dowódców jakiegoś oddziału. Są rzeczy, które wiem na pewno. Wiem, że ścigamy niejakiego bossika. Natomiast cała reszta to jest dla mnie wielką niewiadomą. Jakąś wizję, jakiś obraz tych postaci sami musimy sobie stwarzać. Stwarza nam ją nasza, podpowiada nam ją wyobraźnia. No i oni tacy są, jak z naszej wyobraźni. To jest tylko kwestia tego, czy z tą naszą wyobraźnią trafiamy w dychę, czy nie. Może się tak zdarzyć, że nie trafiamy. No skoro są tacy, którzy mówią, że nie trafiliśmy, to może tak być, że nie trafiamy. Ale wydaje mi się, że na ogół jakoś tak, jak już się tę postać przyswoi, jak już się tak człowiek w niej rozsiądzie, to żre. Jeśli chodzi o takie gry gdzieś dotyczące wojny i takich ekstremalnych przeżyć, no to się też wiąże z ekstremalnymi reakcjami tego bohatera. Oczywiście część jest takich codziennych i zwykłych, tak jak my teraz sobie rozmawiamy, ale część z tych reakcji to są reakcje bardzo mocne, no właśnie ekstremalne, co też wymaga ekstremalnego wysiłku od osoby grającej tego bohatera. Nawet jak się siedzi w tym studio, że czuję się, jakbym był w tej grze. No, wiadomo, te komendy naprzód, ognia, granat i tak dalej. Nie wiem, ktoś dostał, ja dostałem, cierpię, bo właśnie mam ranę postrzałową albo coś, albo ktoś umiera mi niemalże na rękach. No, są te emocje, jakby czuję przedsmak tego wszystkiego, co może czuć gracz, wcielając się już w tę postać przed ekranem komputera. Ja po prostu zasugerowałem chłopakom, którzy grali te role żołnierskie, okrzykowe, żeby nie przejmowali się zupełnie interpunkcją, bo to jest coś, co siedzi troszeczkę w naszym sposobie dubbingowania, że te kropki, przecinki, to jest taka rzecz, która jednak czasami zatrzymuje aktora i czasami go tak troszeczkę wiąże. Natomiast w przypadku znajdowania się na polu bitwy, gdzie imersja, gdzie zanurzenie w świecie gry jest niezbędne i ta postać musi, powinna być przynajmniej przekonująca, no to nie ma czasu na tę kropkę, nie ma czasu na ten przecinek. Nie wszystkich aktorów da się tego nauczyć. Na szczęście jako reżyser nie muszę ze wszystkimi pracować i na szczęście jako reżyser mogę kontynuować, powiedzmy, naukę czy próbę przekonania do swojego podejścia aktorów. To są te same emocje, tak? No tutaj gramy na stojąco czy siedząc, więc jakby nie jesteśmy w tej akcji tak jak w filmie, prawda, gdzie po prostu trzeba zagrać całą sytuację, no tak jak ona wygląda. Natomiast emocje są te same i trudność tutaj w grze komputerowej czy w dubbingu polega na tym, że trzeba te emocje oddać no, w studiu, tak? W jakimś maleńkim studiu trzeba zagrać, że jest się, nie wiem, na froncie i urywa nogę, no ale to kwestia wprawy, techniki.
No tutaj jakby nieoceniona jest pomoc Maćka, który jakby czuwa nad tym wszystkim. On to wszystko ogarnia i myślę, że no, zarówno dla mnie jest kopalnią wiedzy na ten moment pracy w studio, jak dla wszystkich aktorów pewnie. Jakby no, zanim nagramy jakąś kwestię, to bardzo często jest jakieś wprowadzenie, prawda? Mówi się aktorowi, słuchaj, jesteście tu i tu, macie to i to zrobić, nie wiem, jest was tylu, albo coś tam, albo nie wiem, jesteś już wyczerpany, albo teraz jesteś właśnie świeży, jesteś przerażony, a teraz no, takie informacje musimy dostawać siłą rzeczy, no bo jakby z samego tylko tak zwanego odsłuchu można czasem coś wnioskować, ale szczególnie jak się robi spolszczenie, tak to nazwijmy, gry, no to czasem z kontekstu nie wynikają jakby wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby wiedzieć, jak daną kwestię, powiedzmy, zagrać. Wedle jakiego klucza dobieraliście aktorów do Medal of Honor Warfighter? Dwie rzeczy. Głos, oczywiście, to jest ta najprostsza rzecz. Energia, czyli coś trochę mniej namacalnego. Coś, co ja jako reżyser wiem, albo przynajmniej powinienem wiedzieć, a coś, czego się nie da prosto tak wydedukować z samego głosu. To znaczy, ja mogę podać aktora, który ma bardzo podobną barwę głosu, natomiast nie będzie się nadawał na przykład do zagrania jakiegoś wściekłego barbarzyńcy. No już taki przykład zupełnie abstrakcyjny, ale tak to czasami bywa. Akurat przy tej pracy nie było takiego kłopotu, który czasem się zdarza, że dialogi czy te linijki są jakoś kwadratowo napisane i się nie układają. Tutaj się układały idealnie, więc ja nie miałem w ogóle takiego pytania, czy ci żołnierze tak czy inaczej mówią. Szło nam naprawdę, naprawdę sprawnie. No zdarza się czasem, że no może nie kłócimy się, ale dyskutujemy nad językiem, którego używają. Jak jest za gładki, no to czujemy, że nie za bardzo pasuje do sytuacji czy do postaci. Czasem aż samo się ciśnie, żeby wrzucić jakieś brzydkie wyrazy. One pomagają w niektórych przy okolicznościach. No jest tego trochę, nie wiem, no to tutaj jacyś ortodoksi pewnie nie będą sięgać po tę grę, no ale no cóż, no, takie jest życie, jak się domyślam, na polu walki, tam nikt się nie patyczkuje, że tak powiem, i jednak trzeba od czasu do czasu konkretnie coś krzyknąć, tak, jest tego trochę. No chyba nigdy nie ma tak, że się ścigamy z poprzednią pracą, za każdym razem się w to wchodzi na zasadzie samurajskiej. Nic nie wiem, nic nie umiem, zaczynam od początku, bo zdaje się, nie da się przenieść jakby doświadczeń z innych postaci, z innych gier do tego, co najwyżej by takie doświadczenie czysto techniczne. No. Że łatwiej jest ją potem złapać, tę postać, ale to są zwykle zupełnie różne charaktery, zupełnie inne postaci. Ja też myślę, że to działa w dwie strony, że i to, czego nauczyliśmy się do tej pory, możemy to wykorzystać w pracy nad grą, i to, czego uczymy się pracując nad grą, potem gdzieś procentuje pewnie w pracy, czy to w teatrze, czy w filmie, ponieważ tu jest, trzeba tak szybko przeskakiwać z jednego stanu w drugi, z jednej reakcji w inną, że to myślę, że to daje taką potem łatwość w pracy na scenie czy w filmie. Nie chciałbyś mieć na bieżąco wglądu w przerywniki filmowe, żeby móc porównywać, jak to wygląda w ruchu? No ja bym potrzebował. Mi by się to przydało i tego mi cały czas brakuje. To jest główna przepaść w tej chwili, która dzieli mnie, reżysera polskiej wersji językowej, od anonimowego pana czy pani za oceanem na przykład, która robi wersję oryginalną angielską. Tak troszeczkę może wychodząc poza temat gier komputerowych, to jak odbieramy pewną rzecz siedzi w naszej głowie, nie w uszach, czy w specyfice nawet języka. Po prostu zasiadamy przed jakimś tytułem od razu z pewnym nastawieniem do każdego jego aspektu. Polonizacja jest jednym z nich, no i trudno jakby tutaj przekonać się na siłę z jednej strony, a z drugiej strony też wychowywać kogoś w duchu uwielbienia dla języka angielskiego, niemieckiego, czy nawet polskiego, no bo i jedno, i drugie uwielbienie jest szkodliwe.
Wojtka Paszkowskiego też będzie można pedalowo rozgrzeć? Będzie można w szczególnej roli, tak myślę, że swego rodzaju sposób docenienia tego, co zrobił w zeszłym roku.